A teraz już czas na pierwszą wyprawę z górnolotnym, który no, góry ma w genach. Już w podstawówce przeczesał cały Beskid Żywiecki i Śląski. Następnie ruszył w Tatry latem, zimą, właściwie bez względu na warunki i porę roku. No i bardzo szybko wziął na muszkę, czy raczej na linę Czekan i Raki, pozostałe pasma właściwie prawie na wszystkich kontynentach. Jego górskie dossier pęcznieje od wierzchołków prawie w każdej części świata, od Borneo po Alaskę. Facet naprawdę ma parę. Szczytowanie w Alpach może mierzyć w setkach. Ma na swoim koncie również ośmiotysięczniki zdobyte w świetnym stylu, Cho'oyu, Shisha Pangma Central i Manaslu. Uwielbia także zaszywać się w górach i kierować. I robi to profesjonalnie. A jako ratownik górski skutecznie przywraca do życia wspinaczy, którzy znaleźli się po tamtej stronie lustra. Tak było na przykład na Piku Pobiedy. Jako jedyny potrafi zorganizować wyprawy górskie do bardzo nietypowego miejsca, wszędzie. A dziś taką wyprawę zorganizował dla nas na niezdobyte szczyty Karakorum. Bogusław Magrel, zapraszam serdecznie. Witaj Boguś, oddaję cię w dobre ręce. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za przybycie na moją prezentację, a organizatorom za zaproszenie. No właśnie, zanim ruszymy razem na wielką wyprawę, to wstańcie proszę wszyscy. Naprawdę wstańcie. Jest pandemia, nie każe się wam widać, ale nie widać, ale pomachajcie do tego partnera, który jest obok was. Cześć, przywitajcie się. Tak, bo razem mamy ruszyć na wielką wyprawę. Nie będzie tylko o Karakorum i o niezdobytych szczytach, będzie troszeczkę szerzej, kochani, bo po raz pierwszy mam przyjemność przed wami występować. Więc będzie troszeczkę o ośmiotysięcznikach. Będzie troszeczkę o Polskim Klubie Alpejskim, którego jestem prezesem, tak żebyście mnie troszeczkę bliżej poznali. Byłam bardzo dumna z męża, że wykazał się taką odwagą. Alpinizm jest sportem bardzo takim egoistycznym. On nie myśli to nie, tylko o wspinanie dla innych. Bogusław Magrel, alpinista z Żor. W 2005 roku z Radosławem Juszczykiem, który zginął 8 lat temu, zrezygnował z ataku szczytowego na Pik Pobiedy, by ratować zespół rosyjskich alpinistów porwanych przez lawinę. Uratował życie czterem wspinaczom. Pik Pobiedy jest bardzo trudną górą. Wiem, że mąż bardzo solidnie przygotowywał się do wejścia na ten szczyt. Doświadczenie moje na Piki Pobiedy to jest góra wielka, jak 8000 metrów w Himalajach. Oczywiście, że taka akcja ryzykowa za dużo. Mąż opowiadał, że wręcz po rękach ich całowali. No byli wdzięczni, tak jak myślę, każdy byłby wdzięczny za uratowanie życia. Jeżeli miałabym wybrać się z kimś na jakiś trudny szczyt, mieć kogoś obok siebie, na kim mogę naprawdę polegać, no to byłby to zdecydowanie mój mąż. No tak. Nie opowiem Państwu o wszystkim, bo wspinam się 30 lat i chodzę po górach, więc to jest niemożliwe, ale opowiem Wam o kilku takich wątkach tego mojego górskiego życia dotyczących ostatnich paru sezonów. Oto moja buźka po trafieniu kamieniem na marmoladzie w 2016 roku. Brakowało jeszcze 1 centymetra, mógłbym sobie z nosa zrobić takie uchylne drzwi, wiecie, jak macie w szafie. No ale tak to właśnie w górach czasami jest. Nie zawsze się jest na szczycie, nie zawsze się nic nie dzieje. Czasami zadzieje się coś, musimy pocierpieć, przełknąć jakąś gorzką pigułkę. Tak, ja właśnie ten kamyczek. Malutki, no ale jak widzicie, wystarczyło, żeby mi rozkwasił pięknie nos. Musiałem sobie później zrobić operację, żeby w ogóle móc jakoś tam oddychać. No i pojechałem testować ten nosek na samotnej wyprawie na Amadablam. Zobaczyć, jak ten nos działa, czy można przez niego w górach wysokich z nim jakoś funkcjonować. No ale po tej właśnie dodatkowej operacji jakoś to wyglądało, więc udało mi się zdobyć samotnie Amadablam. I to mówię samotnie, a nie tam, że miałem za plecami 10 szerpów, tylko wam o tym nie mówię. Jak to teraz czasami inni robią. Moi drodzy, od razu kolejny sezon za namową kolegi Osucha, Sylwka. Jedziemy na Manaslu.
No ale tak, to moja partnerka Jaśminka, moja córeczka, tutaj mierzy okulary lodowcowe, trening na ściance z liną, bez liny. Trzeci uczestnik wyprawy to oczywiście Smok Wawelski, któż by inny, no ale ostatecznie Smok Wawelski dostaje wizy, Jaśminki nie puszcza mama, więc jednak Sylwek Osuch i Piotrek Batok zostają w teamie, zabieramy żabkę i jedziemy w siną dal. Najpierw w Himalaje Ladaku, bo mieliśmy taki pomysł, że się tutaj będziemy aklimatyzować na Stok Kangri. Dlaczego akurat nie tu? Ponieważ już pierwszego dnia można przekroczyć spokojnie 5000 metrów, a jak się ktoś uprze i 5500. Rejon jest w ogóle bardzo piękny, ciekawy od każdej strony geograficznej, historycznej, kulturowej, bardzo też surowy. Tylko tam, gdzie są ludzie, to jest jakaś roślinność, jakaś zieleń, a tak poza tym, no to skały, skały, góry, góry, aż po horyzont. Pięknym trekkingiem ruszamy w kierunku Stok Kangri. Tak wygląda rejon obozu pierwszego. Podobne już te obozy, tu można było zakupić Coca-Colę, wiecie, kupić zupkę chińską, także no, pełny wypas. Natomiast podobne już te obozy nie istnieją, już nie ma takich udogodnień. No i na pewno turystom, którzy się obecnie będą chcieli wybrać na Stok Kangri, będzie ciężej. Jest to sześciotysięcznik, tak jak powiedziałem, no idealny do aklimatyzacji, to obóz drugi. Mówiąc szczerze, nie mieliśmy za bardzo dobrej pogody podczas tych pierwszych dni, ale na atak szczytowy faktycznie się zrobiła fantastyczna i dzięki temu mogliśmy podziwiać wspaniałą panoramę ze szczytu. To moi koledzy. Zaraz będzie króciutki filmik poświęcony temu wejściu. Oczywiście, moi mili, wszystkie filmiki są robione absolutnie amatorsko, także proszę na nie tam patrzeć z jakimś przymrużeniem oka. Słucham Motorhead, żeby nie było. Tak sobie idziemy, prawie 6000 metrów. Robimy aklimatyzację. Ostatnie metry. 20 metrów do szczytu. Będziemy na Stok Kangri. Panowie, nie wygłupiajcie się, żeby nam tutaj do wypadku nie doszło. Piotrek, jak tam? Bardzo dobrze. Silvio, dawaj. Piątka. Rzymska. Panie naczelniku. A kuku, to my. Na szczycie Stok Kangri. W dobrym czasie. Podobno 6137 metrów. Mój rekord życiowy. Obrzyk mózgu. Pozdrawiamy wszystkich. No i po tej aklimatyzacji 10-dniowej przemieszczamy się szybciutko pod Manaslu. Tutaj no, temat już jest zupełnie inny. Słuchajcie, nie ma łatwych 8-tysięczników. Nawet jeżeli ktoś tam sobie weźmie do pomocy tego przysłowiowego szerpę, czy nawet idzie z tlenem, to musi tam wyjść o własnych nogach. Nikt go tam nie wniesie, nawet 10 mega super silnych szerpów. Każda góra 8000 ma swoją specyfikę. No i właśnie, żeby trafić w takie ogno pogodowe gdzieś tam pod szczytem, to trzeba mieć z jednej strony szczęście, z drugiej strony wyczucie. Z kolejnej strony trzeba wykonać mnóstwo ciężkiej pracy. Niech ten ciężki, wielki wór zapakowany, jak się tylko najbardziej da, będzie takim no właśnie znakiem tej pracy, którą trzeba wykonać i przed wyprawą, i na wyprawie. To jest kwestia przygotowania kondycyjnego i tego wszystkiego od strony logistycznej. Ja akurat na szczyt wchodziłem z Kamsingi Sayambe Sherpą, no bo nie miałem już z kim, bo zostałem zupełnie sam, więc no jakby dzięki Singiemu mogłem mieć w nim partnera, z którym byłem w stanie w ogóle wejść,
A nie jest to taka prosta sprawa, ponieważ ma nas tu góra kapryśna. Często tutaj gęsto pogoda jest bardzo słaba. Wystarczy poczytać książki na przykład Jurka Kukuczki, gdzie tam kupę czasu czekali, 2 miesiące właściwie nie mieli pogody z Arturem Heizerem. Także czy na przykład Messner, który stracił 2 partnerów po ataku szczytowym w burzy. Także jest to dosyć kapryśna góra. Myśmy też mieli 2 tygodnie permanentnego deszczu. Żeśmy się martwili, co to w ogóle będzie i czy to okno pogodowe w ogóle się pojawi. No ale dzięki Bogu pojawiło się i właśnie wtedy Singi mi zaproponował, żebyśmy próbowali od razu wykorzystać to okno i żebyśmy poszli na tlenie, a nigdy na tlenie nie chodziłem. Było to dla mnie nowe doświadczenie, bo mówi, ryzyko jest takie, że drugiego okna się nie doczekamy. Jak się okazało, miał rację, drugiego okna nie było i na przykład nasza wyprawa PHZ-u, która była, zdaje się, rok później, w 2018, też takie okno przeoczyła, a drugiego się nie doczekała i właściwie no, skończyło się to niepowodzeniem. A szkoda, bo no, właśnie takie okna trzeba łapać i nie odpuszczać. No bo, jak mówię, drugiego może nie być. To jest obóz pierwszy. Jak widzicie, jest dużo namiotów. Dlaczego? Ponieważ Tybet jest zamknięty. Kiedyś to Cho-Oju i Shisha Pangma wiodły prym, jeśli chodzi o ilość takich wypraw komercyjnych. Natomiast teraz większość tego ruchu przeniosła się pod Manaslu, no bo to jest jakby taka kolejna góra uchodząca za w miarę, mimo wszystko za w miarę łatwą i za w miarę łaskawą. No jest to oczywiście niższy 8-tysięcznik. Tu już jest obóz drugi. On też taki w takim dosyć niebezpiecznym miejscu, widzicie, na takich właśnie serakach. Jak tutaj zatrzęsie się ziemia albo napada za troszeczkę za dużo śniegu, no to od razu idą lawiny. Też taka lawina kiedyś tu spadła na obóz drugi, też tam chyba z 13 osób zginęło wtedy na Manaslu. Także no, ryzyko na 8-tysięcznikach jest, było, będzie, bez względu na to, ilu szerpów będzie na waszej wyprawie pracować i ile lin wam z przodu i z tyłu położą. To już jest droga do obozu 4. Jest troszeczkę strąbsza niż to na tym zdjęciu wygląda. To tak zupełnie właściwie taka ścieżka, prawda? Nic tam takiego, każdy by wszedł. No zapewniam was, że z 20-kilogramowym plecakiem to już tak szybko byście nie weszli. I wcale tak płasko nie jest. Twardy lód, trzeba naprawdę uważać. Obóz 4, stąd atakuje się szczyt. A to ja w moim starym 17-letnim kombinezonie, z czego mam szczoju z 2004 roku, ale dobrze się sprawuje. Faktycznie firma Małachowski pięknie robi te kombinezony i to nie jest przypadek, że również robi je dla naszych uczestników wypraw zimowych. Po co się chodzi po górach? Każdy z was sobie musi odpowiedzieć na to pytanie. Ja między innymi chodzę dla takich pięknych, fantastycznych widoków. To jest zdjęcie akurat właśnie już powyżej 8000 metrów. Wschód słońca i cień, który Manaslu rzuca. I teraz filmik o tej wyprawie. Jak, proszę państwa, Polacy wybierają się na 8-tysięcznik? A no właśnie tak, w dziurawych butach, z rozwalonymi sznurowkami. Także chłopaki wylądowali, skończyli w skarpetkach. Tak to wygląda. No pokaż się, Bodzi, pokaż się. Duma polskiego himalaizmu, w czym chodzi. Można wyłączyć państwa światło na tak chwilkę. Tak to wygląda. Tak to wygląda. I teraz powiedz mi, czy ci nie wstyd? W ogóle. Nie wstyd ci. Nic. Czy to stawiam się z miejscową ludnością? No. Ale skarpety? Merino wool. Najlepsze. Na Manaslu wchodzę w klapkach. Taka dwa Adidasa. Jak zwykle rumuńska wioska załadowani, chłopakom jeszcze ładują torbę na kolana. Po prostu insane. Mamy tutaj cały czas. Pilotuje tutaj jego drugi lot, także nas uspokoił i za chwilę. Thank you.
drodzy, jesteśmy pod prawie pod Manaslu. Jeszcze tylko jutro 1300 metrów trekkingu i będziemy na miejscu w bazie. No, muszę przyznać, pierwsze wrażenia są takie, że rejon znacznie boższy niż Solokumbu. Idziemy sobie spokojnie do bazy, jesteśmy na wysokości 4000 metrów, a pod nami takie widoczki. No a jeszcze pomaszerujemy z 2-3 godzinki. Dwunasty dzień deszczu. No, muszę powiedzieć, że pogoda nam tutaj imponuje swoją konsekwencją. Idę do jedynki. Niestety czasami na lodowcu słońce bardzo mocno operuje i odbiera siły. No, ale już prawie jestem. Kolejna noc w jedynce. Już po kolacji tutaj śnieg, żeby można było wodę wytopić, zapas gazu. Chłopaki cisną się tam w takim małym namyciku, a ja mam taką piękną willę. Obóz drugi na wysokości 6200 metrów. Droga z jedynki do dwójki fatalna. Szczeliny, seraki. Cokolwiek by się zerwało, to ginie 15-20 osób, bo tam pielgrzymki chodzą. Chińczyków. Tak się poruszają mniej więcej. Jestem na poręczówkach między obozem drugim i trzecim na wysokości gdzieś około 6400 metrów. Ale niestety pogoda nas po raz kolejny nie rozpieszcza. Tym bardziej, że droga z dwójki do trójki wiedzie taką doliną seraków, tak bym powiedział. Z każdej strony zagrożoną na lawiny. Na razie spadło 10 cm śniegu, może 15. No ale na tych ścianach gromadzi się na pewno znacznie więcej. Dzisiaj mam kolejny rekord. Base Camp 3, wysokość 6800. Depozyt zostawiony. Mam nadzieję, że go po tym opadzie śniegu znajdziemy. 12 dzień pobytu w bazie. I wreszcie nasza góra w całej okazałości. W końcu doczekaliśmy się bezchmurnego dnia. Piąta 41. Ruszyliśmy z obozu pierwszego do trójki. Kawał drogi. Jest tuż przed wschodem słońca. No, jest Singi Sherpa. Mój serdeczny przyjaciel. A tu moja małpa. Taran. W dodatku niezabezpieczona. Bo jak mam coś nagrywać, to sobie już nie poradzę jedną ręką. Idziemy. Czekamy pod seraki. Raz, dwa.
Dobra, muszę się wyłączyć. Trafiłem na węzeł. Całkiem sporo szczelina przede mną. Poszerzyła się od ostatniego razu. Dzięki Bogu już po drugiej stronie. Dalej naprzód do obozu drugiego. Dzisiaj długa droga przed nami. Musimy dojść aż do trójki. Jakimś cudem dotarłem do obozu trzeciego. Na 6800 metrów. Niestety już jestem sam. Singi Sherpa poprosił Piotra, żeby zrezygnował z dalszej wspinaczki, ponieważ miał za słabe tempo. No niestety dzisiaj mieliśmy pierwszy śmiertelny wypadek na wyprawie. Pewnie to też miało wpływ na jego decyzję. Pozdrawiamy Was serdecznie z samego szczytu Manaslu, 8163 metry. Singi Sherpa i Boguś Magrel, pozdrawiam całą swoją rodzinę, żoneczkę, wspaniałą córeczkę Jaśminkę. Pozdrawiam mamę, pozdrawiam nawet teściową Jolę. Pozdrawiam wszystkich członków klubu. No i co, jesteśmy przeszczęśliwi. 12 lat czekaliśmy na to, żeby znowu stanąć na szczycie 8000-nika, no ale się w końcu udało. Spadamy na dół. No, mam nadzieję, że pogoda utrzyma się i zejdziemy szczęśliwie do obozu głównego. Pozdrawiam. Sam wierzchołek Manaslu. Załadowany po zęby schodzę do jedynki. Po udanym ataku znosimy wszystkie rzeczy. Happy birthday to you! Postaraj się powiedzieć coś bardzo pozytywnego, żebyśmy, wiesz, humory może nam się poprawią. Jedziemy takim samochodem, że tu przez dno widać ziemię przez podłogę. To było pozytywne. Ale i tak jest lepiej, bo przynajmniej taksówkarz dzisiaj się do Bogdana nie dobiera. Wczoraj Bogdan wyszedł po prostu zszokowany. Tak się urządziliśmy. Tak nas prezes tutaj zakwaterował. Tak. Nawet suszarki mamy do ubrań. Na wizycie u kolegów dostali krówki, także nawet Bogdan nic nie mówi. Gotuje pokornie tam wodę, a my będziemy mierzyć sobie puls i saturację. Zobaczymy, czy jeszcze żyjemy. Thank you.
No tak, pięknie ośmiotysięczniki, siedmiotysięczniki, wielkie góry, ale moi drodzy, no wszystko się zaczyna troszeczkę w innym miejscu, a mianowicie w Tatrach. Myśmy 20 lat temu założyli taki klubik, Polski Klub Alpejski. No i w tym klubie obecnie sobie do tej pory działamy. Jest obecnie zrzeszonych chyba 1650 osób, jak ostatnio sprawdzałem. Robiliśmy oczywiście różne projekty też wcześniej. To jest na przykład Choju w 2004 roku, w 2005 zdobyliśmy Shisha Pangme. Później była dosyć długa przerwa w tych himalajskich sukcesach. No ale jakby nie do końca z naszej winy, bo właśnie w 2013 roku byliśmy pod Nanga Parbat, gdzie wzięliśmy udział w tym całym ataku talibów, ten terrorystycznym, gdzie zginęło 11 osób. No to akurat nie, Fakir, szef tej bazy, który najprawdopodobniej był bezpośrednio zamieszany w tą całą historię i te tragiczne wydarzenia. No oczywiście my przeżyliśmy, bo byliśmy w obozie drugim. Pięknie nam wtedy akcja ta szła, bo byliśmy tam po 12 dniach. Mieliśmy jeszcze całe 3 tygodnie, żeby przejść od dwójki do czwórki, ewentualnie zaatakować szczyt. No ale niestety wydarzenia, powiedzmy sobie, polityczne na miejscu zupełnie to pokrzyżowało. No oczywiście takie historie bardzo podcinają skrzydła. Kolejna wyprawa, 2014 rok na Lhotse. Na południową ścianę, Matko Boska, na zachodnią ścianę. No i tu też schodzi duża lawina seraków, ginie 14 osób. Szerpowie w ogóle blokują możliwość wspinania po icefallu. No, jest to wszystko staje na ostrzu noża. Ktoś tam chce się wspinać samodzielnie, no to słyszę w komentarzu, że jak pójdzie, to się mu nogi połamie. Więc jakby odpuszczamy temat po 40 dniach spędzonych w obozie i w ogóle w Solokumbu i właściwie nie przeszliśmy ani metra, po prostu wracamy do domu. Także no tak to czasami jest z tymi wyprawami. Nie wszystko zależy od was, od waszego przygotowania, od tego, jakiego macie spręża, ale też od wielu, wielu różnych czynników, nad którymi tutaj z perspektywy, no nie wiem, uczestnika takiego wyjazdu zupełnie nie panujecie. Wracamy w Tatry, to jest nasz matecznik, tutaj się wszystko zaczyna. Ja znam ludzi, którzy bywali na Ewereście, ale nie byli na Rysach, natomiast no nie jest to mądra kolejność. Raczej trzeba zacząć właśnie od tych klimatów, Tatry letnie, Tatry zimowe. To akurat nie powinienem tego zdjęcia pokazywać, bo to jest północna ściana Giewontu. Nie wolno się tam wspinać. Ale no później Alpy, tutaj trzeba zdobywać te doświadczenia. Ja mam akurat nie 180 wejść na te 4000 alpejskie, dosyć dużo. Właściwie nie odpuściłem od 25 lat żadnego sezonu w Alpach. Zawsze coś tam się staram zrobić. Trzeba się cały czas szkolić, doszkalać, bo alpinizm to też taka wiedza, która nie stoi w miejscu. Zmieniają się węzły, zmieniają się patenty, zmieniają się stanowiska, różne historie. Zmieniają się materiały, z których sprzęt spinaczkowy jest robiony, tak, że trzeba być z tym wszystkim za pan brat. No i pięknie uwielbiałem jeździć w miejsca, w których nie byłem. Ta mała kropeczka w tym miejscu to nikt inny jak Marcin Tomaszewski. Spina się solo na taki ładny lodospad. To jesteśmy na wyprawie na Mont Baril i Mont Johnson. No, zachodnia ściana Konkagły, na którą miałem okazję wspiąć się 12 razy. Też piękny taki szczyt, bo już wysoki, ale jeszcze bardzo taki, powiedzmy sobie, łatwy. Następne wszystkie inne są z dwa, trzy poziomy trudniejsze. No, oczywiście klub prowadzi taką szeroką działalność i szkoleniową, i chodzimy razem sobie w tych górach, w postaci takich spotkań typu ambitne tury. Czasami jest nas więcej, czasami mniej, latem, zimą. Także pamiętam, taki był sezon, słuchajcie, w ciągu miesiąca zrobiliśmy 220 osobowe wejść na Gerlach, Rysy, Łomnice. Także dużo żeśmy się kręcili swego czasu po tych Tatrach, naprawdę dużo.
I to w czasach, kiedy te góry nie były takie popularne, bo teraz to się zrobiło tak popularne, że ciężko w ogóle dostać miejsce w schronisku bez rocznego wyprzedzenia. Natomiast w tamtych czasach jeszcze było troszeczkę łatwiej, te 20 czy 18 lat temu. Szkolenia, tak, tu techniki linowe jak najbardziej, zajęcia w lodzie, przejścia terenowe, takie rzeczy bardzo, bardzo rozwijające dla kogoś, kto tego nigdy nie robił, to bardzo się to przydaje. Jest to szkoła, którą obowiązkowo każdy alpinista przed 7 czy 8 tysięcznikami musi zaliczyć. Jak się pan instruktor rozpędzi, to można wyglądać tak albo tak. Oczywiście to jest trochę żart. Tu koledze się nic nie stało, nie spadł ani nie dostał kamieniem. Po prostu zaczął się bawić telefonem komórkowym, no i się po prostu potknął o własne niemalże nogi. No ale zobaczcie, co ma też wbite w kask. Widzicie? Ma wbity kamień. No i to jest pytanie, co by było, gdyby tego kasku nie miał. No więc właśnie nawet w najprostszych wycieczkach warto z tego kasku korzystać. Czasami w Polsce wracamy do takiej akcji bez kasku czy bez głowy, no to zdjęcie mogłoby być chyba żywą reklamą tejże akcji. Nawet na prostych drogach, szczególnie zimą, warto chodzić w kaskach. Co jeszcze klub robi? Na przykład malujemy szlaki. Tutaj dwie, trzy stenki z Albanii, gdzie robiliśmy szlak na najwyższą górę Korabi. Natomiast pewnie nic już z niego nie zostało, bo z tego co wiem, to miejscowi pasterze tymi naszymi znakami to sobie w ogniskach palili. No oni nie rozumieją, co to jest turystyka. Pytają się nas, a po co wy to robicie? No będziecie mieli szlak, musicie mieć szlak na najwyższą górę. Będą przyjeżdżać ludzie i będą wam zostawiać pieniądze, bo turystyka to też dla was dobrze. Pieniądze będziecie zarabiać i tak dalej. Ja mu pokazuję na barany i mówi, te owce i te barany to są pieniądze. No, w ogóle nie rozumieją, co to jest turystyka. Co jeszcze klub robi? Robimy duży festiwal od 20 lat, dni lajtowe. W zeszłym roku faktycznie z powodu pandemii musieliśmy go odwołać. To Aleksiej Bołotow, tu Kurt Imberger, Reinhold Messner nawet był na naszym festiwalu, no już 10 lat temu, ale był. Też oczywiście Denis, o którym zaraz więcej opowiem, który tutaj wieczorem będzie występował. Wtedy był chyba pierwszy raz na naszym festiwalu. A tu w towarzystwie Durne Pasaban, chyba już na drugiej czy trzeciej w jego wizycie, bo tak się jakoś zakolegowaliśmy. No i w międzyczasie, kiedy Denis chodził po górach, jeszcze zdobywał różne szczyty, to akurat jego zdjęcie z nowej drogi na Loce. To jest droga na Czooju. No to właśnie spotykaliśmy się również i w Himalajach. No a kiedy postanowił opuścić Kazachstan, to no myśmy zrobili wszystko, żeby on trafił tutaj do nas, do Polski, żeby otrzymał też polskie obywatelstwo. Tutaj jeszcze świętej pamięci Artur Heiser w to się włączył, pomagał nam. No i dzięki temu Denis ma polski paszport i mam nadzieję, że jeszcze będziemy się z jego osiągnięć nieraz cieszyć. Na co dzień jesteśmy związani też mocno z Ząbkowicami Śląskimi na Dolnym Śląsku. To jest taka nasza miejscówka. Tutaj też Denis spotkał się z Bronisławem Komorowskim, który mu to obywatelstwo nadawał. To jeszcze z okresu kampanii wyborczej, kiedy prezydent walczył o reelekcję. No i moi drodzy, teraz jeszcze kilka słów. Patrzę, kontroluję czas, wiecie, bo tu nie mogę go przekroczyć. Karakorum 2018, wyprawa na stulecie niepodległości Polski, właściwie dla uczczenia odzyskania tej niepodległości. Wybieramy za namową Karima Hayata tenże rejon w Simszalu, trochę znany, odwiedzany przez Polaków, jak się później okazało, właśnie jedną z gór, którą zdobyliśmy, sam Jurek Wala nazwał. Nomen omen, to właściwie nie wiedziałem o tym wyjeżdżając tam, ale później się to okazało. Dzięki właśnie Karimowi Hayatowi tam trafiamy. Wszystko się zaczyna w Karimabadzie, stąd jedziemy taką dosyć ciekawą drogą, bo te pakistańskie drogi to naprawdę jest przeżycie do Simszal.
To jest już koniec cywilizacji. Tutaj już ostatnie domy, ostatni ludzie. Dalej już tylko dzikie i bezkresne góry. Naprawdę w Karakorum jest bardzo wiele rzeczy do eksploracji. Zachęcam was wszystkich, jeżeli ktoś szuka jakichś ciekawych celów, to tam zdecydowanie można takie znaleźć. Są góry naprawdę trudne, są góry nieco prostsze, bo nie każdy oczywiście posiada takie umiejętności i ma takiego spręża, żeby się na takie trudne rzeczy porywać, trudne ściany. No a ta eksploracja nadal się gdzieś tam liczy, ponieważ o tej naszej wyprawie nawet American Alpine Journal raczyło napisać. Także nie przeszło to niezauważone. Ruszamy, słuchajcie, w trekking. Idzie z nami 15 osiołków i idzie z nami 35 tragarzy, żeby ten cały Majdan przenieść. Takie szczyty nam towarzyszą, dziewicze ściany, proszę bardzo. Celów jest naprawdę bez liku. A tu mamy taką pierwszy obóz na 4000 metrów. Pakistańczycy sobie tutaj przychodzą robić imprezy. Jak widzicie, bramki stoją, pole do krykieta i normalnie tutaj majówki się odbywają. No jeszcze tu jest bardzo wcześnie, jeszcze trawa właściwie nie odbiła, nie zaczęło nic kwitnąć. Byliśmy dosyć wcześnie na tej, tu buzaje się czerwiec. Nasza wesoła gromadka. A zupełnie inni ludzie, bo też trzeba podkreślić, bo ja byłem w Pakistanie pod Nanga Parbat, to powiedziałem, że nigdy więcej tam nie pojadę. To jest jasne po tym całym zamachu. Później mnie zaczęli przekonywać, chodź, przyjedź do nas tutaj do Shimshalu, zobaczysz, że Hunza to jest zupełnie inny rejon. No mają rację, faktycznie to są inni ludzie, nie można tego porównywać, nie można tak tego wszystkiego szufladkować. W Baltistanie znowu są jeszcze inni ludzie, mają troszeczkę inną kulturę. No, te różnice, mimo że to jest jeden kraj, powiedzmy sobie islamski, ale faktycznie te różnice są bardzo duże i w odniesieniu się do kobiet również. Także taki Baltistan, a Hunzy to w ogóle nie ma co porównywać. Nie? To są dwa światy. A rejon Nanga Parbat to jest już w ogóle szczególny bastion islamistów i wszelkiego rodzaju bandyctwa. I to wam naprawdę odradzam z ręką na piersi. Nie? Chcecie sobie napytać kłopotów, to jedźcie pod Nanga Parbat, nie? I w tamten rejon. Tam po prostu na dzień dobry będą wam wygrażać motykami i rzucać was kamieniami. Nie? Tak w ogóle na dzień dobry. No, tutaj mają, to była taka kuchnia letnia naszych gospodarzy. Ruszamy w dalszą część trekkingu w kierunku przełęczy Bojsonpur. Zaskakuje nas zima, robi się całkiem całkowicie bialutko, a my w adidaskach. Także dosyć było zabawnie. Przekraczamy tą przełęcz w wysokości Mont Blanca i już zupełnie się zapuszczamy w takie totalnie dzikie rejony. Gdzieś na horyzoncie pojawia się nasz cel. Jawasz Sar 2 to był nasz cel. Chcieliśmy tą górę zdobyć. Ostatni etap trekkingu bardzo szybko pokonujemy, ponieważ rzeka, która tutaj jest, w ogóle jeszcze nie odmarzła. Po lodzie śmigamy dwa razy szybciej niż normalnie powinniśmy. Dosłownie tam zamiast 6 godzin to idziemy niecałe 3, dochodząc do miejsca, gdzie sobie założymy obóz. No tak to właśnie wyglądało, bardzo przytulnie, bardzo miło. Byliśmy całkiem dużą grupą z Polski, z różnych rejonów, z różnych części naszego kraju, ale bardzo było fajnie. Tu pani Ania z Bochni, szefowa miejscowego sądu na przykład, także bardzo różni ludzie interesują się alpinizmem. Jest Monika Szławieniec z Jawora. I dalej tą zamarzniętą rzeką kierujemy się już do obozu pierwszego pod Jawasza i tutaj dokonujemy takiego, no tu jest ściana, którą chcieliśmy przejść, ale Karim nam ją, że tak powiem, odradził tam na miejscu, bo faktycznie jeszcze ta zima była dosyć mocno obecna w górach, za dużo tego śniegu było i było za duże zagrożenie lawinowe. I myśmy się po prostu na to nie zdecydowali. Bo to miała być wyprawa, która radosna i miała coś uczcić, a nie szukaliśmy guza na siłę. Więc po prostu zaczęliśmy się zastanawiać nad innymi rozwiązaniami. Wykonaliśmy jeszcze takie właśnie wyjście na rozpoznanie.
Podczas tego wyjścia wyleźliśmy na taką skalną bullę, którą radośnie nazwaliśmy Polish Massive i tak to zostało, że tak powiem, zapisane. Ładnie widać naszą ścianę z tyłu. No ale tak jak mówię, zrezygnowaliśmy z wchodzenia na nią. To jest Monika i Paweł Kułaga z Kielc. No i moja skromna osoba. No i zobaczcie, wszystkie te szczyty z tej strony. To jest, świeci czy nie świeci? Świeci. Wszystko to jest do zdobycia. Tu nikt nie był. Każda z tych gór ma co najmniej około 5000 metrów. Także naprawdę pole do popisu. Oczywiście przez chwilę dyskutowaliśmy, czy to jeszcze jest Pakistan, czy to może są Chiny, ale to jest jeszcze Pakistan. Po naradach z Rahmedem Ullahem Baigiem, który był z nami na wyprawie, bardzo takim nobliwym pakistańskim spinaczem, stwierdziliśmy, że to jeszcze jest Pakistan. Także duże, duże pole do popisu, moi mili. Pełno dziewiczych szczytów, no tak jak, nie wiem, powiedzmy sobie w Tatrach 200 lat temu. No i sam Jawasz, 1100 metrów. Wiem, że też Krzysiek Wielicki był tutaj z wyprawą, ale też nie weszli. Coś tam też nie posztymowało, więc góra nadal stoi, czeka na swojego pierwszego zdobywcę. No a my, rozglądając się za celem alternatywnym, dostrzegliśmy taki oto szczyt. Jest to właśnie Two-Headed Massif. Wydawało nam się, że ten prawy wierzchołek jest większy, więc na niego żeśmy się udali. Znowu trzeba wykonać rozpoznanie. Wychodzę na nie z Moniką Szławieniec. Przecieramy trochę trasę, oglądamy, czy to jest do przejścia, czy nie, czy trzeba liny, ile tych lin. No i po kolejnych dwóch dniach wracamy tuż z większym zespołem. Faktycznie poręczujemy to, bo jest, końcówka jest stroma, śnieg jest mocno zmetamorfizowany w kierunku cukru. To jest trochę zagrożenia lawinowego, więc się tam dosyć obawialiśmy wyjścia w kierunku przełęczy rozdzielających te dwa główne szczyty, ale wszystko się nam to udało ostatecznie zrobić. Liny się dobrze też na wycofie do zjazdów przydały. No i takie ładne widoki nam już spod szczytu towarzyszyły. Udało się nam ostatecznie na ten Two-Headed Massif wyjść. No właśnie tą górę i tą nazwę wymyślił tej górze Jerzy Wala, jak się później okazało. To już spod samiutkiego wierzchołka. Proporczyk wyprawowy i cała ekipa radosna. No ale okazało się niestety, że chyba, no jest oczywiście Karim. Ja wniosłem zdjęcie swojej córeczki i żony. Teraz już mam trójkę dzieci, także muszę wziąć jakieś większe opakowanie na zdjęcia. Jest Jawasz Sar 1, ta góra już jest zdobyta. No i wydaje się, że ten drugi wierzchołek niestety jest większy. Tak nam się wydaje, bo oczywiście te, one mają po 5925 metrów, ale wydaje się, że ten drugi niestety jest wyższy. No, z dołu wyglądało inaczej, no z góry wygląda też inaczej, ale już żeśmy się na niego nie połakomili, dlatego że pogoda siadała. Po prostu psuła się i zdecydowaliśmy się na zejście. Pakujemy manele, już widzicie, totalnie się zamyka, już kurniała się zbliża, burza śnieżna. W tej burzy schodzimy do obozu, pakujemy ten obóz główny i ruszamy w kierunku przełęczy Bojsompur z powrotem, ale wpadam na genialny pomysł, bo widziałem taką ładną górę. No i się pytam Rahmeda, czy tą górę już ktoś zdobył. On mówi, że nie, że to jest Lal Siranka Tetsar i nie ma żadnego wejścia. No i zobaczcie, tu są jeszcze takie super dwie fajne turnie skalne. To później żeśmy, ale to może później powiem o nich więcej. No i mieliśmy tą górę dobrze fotografowaną, idąc w przeciwnym kierunku. Mieliśmy trochę zdjęć, więc zaplanowaliśmy dosyć sprytnie, jakby tu na nią wejść. No i te nasze zdjęcia kapitalnie się sprawdziły. Też tam było trochę zagrożenia lawinowego, ale wystartowaliśmy w nocy po dobrze zmrożonym śniegu w kierunku tych dwóch skalnych wierzchołków i tej głównej grani. Okazała się bardzo elegancka, a tym razem pogoda nam sprzyjała. Tym razem było ładnie.
nie było ryzyka, że to się zamknie gdzieś wysoko, kiedy będziemy, że nas jakaś burza śnieżna uwięzi w trudnościach i w terenie, którego właściwie no, praktycznie nie znamy. I docieramy do tej grani, o duże nawisy, trzeba uważać. Zmierzamy w kierunku tych dwóch skalnych turni i wdzieramy się na nie poprzez przełęcz, która je rozdzielała. Udało się nam tam wyjść. Tak, tutaj ładne zdjęcie z klubowym banerem, zadowoleni z siebie, koledzy już na szczycie, znowu zaporęczowane, jak widzicie. Tylko ta taka technika rosyjska, wiecie, poręcze się nakłada i ściąga taką techniką gąsienicy. No i co? No i znowu ten drugi jest wyższy. No ale tym razem już po prostu mówię, nie odpuszczam tematu. Wchodzę ja właściwie sam na tą drugą turnię, a później wypytuję Rachmeda, którego zaraz zobaczycie na zdjęciu, to już jest zejście. Trochę inną drogą żeśmy zeszli. Rachmed, jak ma na imię twoja córka? No on mówi, że Rejza. Dobrze, to ta pierwsza turnia będzie się nazywała Rejza Sar, a ta druga będzie się nazywała Jasmina Sar, bo tak moja córka ma na imię i tak zostało. Po prostu Rejza i Jasmina Sar. I schodzimy zadowoleni, bo to drugi dziewiczy szczyt, jaki się nam udało zdobyć. Właściwie to nawet nie bardzo wiemy jaką miał on wysokość. Mógł być nawet 5800 metrów. No ale to trzeba dokładnie zmierzyć, a nie bardzo mieliśmy, powiem szczerze, czym, bo te nasze zegarki to są zawodne. No to trzeba mieć po prostu porządnego GPS-a, a myśmy go ze sobą nie mieli. Wracamy, Karakorum Highway. Killer Mountain, oczywiście wielu ludzi robi sobie w tym miejscu zdjęcie. W Islamabadzie spotkamy się z naszym przemiłym ambasadorem, panem Opalińskim, który bardzo jest pomocny alpinistom. W 2019 roku, jak miałem duże kłopoty z agencją pakistańską, to pan ambasador tam poruszył niebo i ziemię i no, bardzo mi pomógł. A teraz krótki filmik z tejże wyprawy. No, naprawdę parę minutek. Można wyłączyć światło, dziękuję. Thank you.
No, moi drodzy, pozostaje tylko dodać, że drogę na Tuchede Basif nazwaliśmy Huza Freedom, a tą na Lalu nazwaliśmy oczywiście Polish Independent 1918. Ale to nie koniec mojej opowieści, chociaż się już do niej niewątpliwie i nieuchronnie zbliżam. Jak mówiłem, była to wyprawa na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, więc zainspirowany trochę przez Denisa wybrałem się na tą właśnie małą górkę. Wiecie, co to za góra? To jest góra Bronisława Piłsudskiego na Sachalinie. Wszystkie góry są piękne. Beskidy, Karakorum, Bieszczady. Góry na Sachalinie też są piękne. Naprawdę. Wprawdzie ugryzł mnie tam kleszcz i zdech. Był to dla mnie szok, bo pierwszy raz mnie ugryzł kleszcz, ale źle się do niego skończyło. Natomiast górę żeśmy oczywiście zdobyli. Bronisław Piłsudski na Sachalinie jest bardzo poważany. Ma wspaniałe, duże muzeum w byłej siedzibie japońskiego prefekta, bo oczywiście w dawnych czasach był to teren należący do Japończyków. Dzikie góry, wspaniałe. Ma też swój pomnik, jak widzicie. No i w ten sposób chcieliśmy, nawet kwiatki żeśmy złożyli jak prawdziwa delegacja. Na Sachalin daleko. I no było bardzo, bardzo miło. Tym akcentem zakończyliśmy te obchody stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Szanowni Państwo, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że nie przynudzałem. Jeżeli mielibyście do mnie jakieś pytania, to będę dostępny w kuluarach. Tymczasem dziękuję Wam serdecznie za przybycie i organizatorom za zaproszenie mnie do Tarnowa. No i cóż, do zobaczenia kiedyś na szlaku. Dziękuję serdecznie.